Będziemy mieli kilka możliwości tak zwanego tejszo czy wykładu. Nie jest to wykład naukowy. Dlatego proszę Was w trakcie słuchania tego typu, w cudzysłowie, wykładu. Słuchajcie go nie tylko głową, tylko dajcie się poprowadzić pewnym obrazom i toku tego wykładu i ryzykujcie wejście w te obrazy i wejście w ten potok tego wykładu i zaryzykujcie właśnie nie zatrzymanie się w racjonalnie krytycznym, ach, jest to możliwe czy nie, podoba mi się, nie podoba mi się. Zaryzykujcie całe słuchanie i zobaczcie, co być może to z Wami może zrobić jako jedna z możliwości podejścia już w konkret tego, o co chodzi w sen. Postaram się w tych krótkich dniach dać Wam aromat praktyczny, jak najbardziej praktyczny aromat tego, o co chodzi w sen i troszeczkę sposób, w jaki my go ćwiczymy. Jest dużo możliwości i na pewno wielu z Was zna wiele różnych grup i tradycji. I zwykle tradycje te różnią się zewnętrznie właśnie tradycjami, rytuałami, ale w esencji jest zawsze to samo. Dlatego będzie chodziło tu przede wszystkim o tą esencję, ale i o sposób tego ćwiczenia, który też ma coś do czynienia z naszą linią. Także dzisiaj w pierwszym tejszo chciałbym Wam jako wstępny wykład dać ogólne wprowadzenie, o co właściwie chodzi w tym, co się nazywa sen. Co jest aromatem, czy co jest sercem tego, co nazywamy sen. Wychodzę z założenia, że większość z nas przyszło tutaj, czy szuka czegoś. Może być to pod nazwą duchowość, może być to pod nazwą jakiejś religijności. W każdym bądź razie jesteśmy tutaj, bo oczekujemy coś. I być może za dwa dni dla paru osób będzie zdaniem kończącym ok, to coś mi się podoba, albo to nie jest, czego szukałem, czy czego oczekiwałem. W obydwu sytuacjach, czy w obydwu poglądach, jesteśmy w sytuacji problematycznej, ponieważ jeżeli my szukamy czegoś, to wychodzimy z założenia, że to coś nie mamy, bo gdybyśmy to mieli, to nie musielibyśmy tego szukać. Albo inaczej mówiąc, jeżeli chcemy coś ćwiczyć, to wychodzimy z założenia, że tego nie potrafimy. Czyli summa summarum, punktem wyjścia dla nas, też na tak zwanej drodze duchowej, jest fakt, z którym się utożsamiamy, że czymś nie jesteśmy albo coś nam brakuje. I jeżeli będziemy dobrze ćwiczyć, czy dobrze coś robić, czy się dobrze zachowywać, to wtedy dojdziemy do czegoś, czy osiągniemy to coś. Ten sposób myślenia, czy ten sposób nawet działania jest względnie rozpowszechniony. I nawet bym powiedział, jest normalny. Jest on w momencie ćwiczenia sen problematyczny. Nie jest ten typ rozumowania, czy ten typ podejścia do sen rozwiązaniem, tylko problemem. Ponieważ jeżeli wychodzimy z założenia, że chcemy coś, czyli nie mamy tego. Gdyby to coś było coś, co możemy mieć albo nie mieć,
co by było albo nie było, co jest zależne od mojego zachowania, to byłaby to dosyć niepewna zabawa. Cały paradoks duchowości polega na tym, że to, o co chodzi, jest zawsze. Więcej nawet, cały paradoks sen, jako przykład, i duchowości polega na tym, czy na odkryciu, że nie tylko to, o co chodzi, jest, tylko że my tym zawsze jesteśmy. Czyli szukanie tego czegoś, czy chcenie osiągnięcia to coś, jest abstrakcyjne, mając to. Mimo to, cały paradoks polega na tym, że mamy uczucie, jakbyśmy tego nie mieli. Na czym polega wtedy sen? Na czym polega rozwiązanie tego całego? Im więcej ja coś bym chciał mieć, tym bardziej podchodzę z założenia, że tego nie mam. Dlatego im bardziej szukam jakiejś specyficznej, bardzo prawdziwej, jedynej, autentycznej drogi duchowej, tym bardziej wychodzę z założenia, że jestem od niej oddalony, albo jej nie mam, albo jeszcze jej nie mam. I to jest trudne. I to jest bardzo trudne do rozwiązania. Ponieważ jesteśmy tak zbudowani. Jesteśmy zbudowani, że bardzo ważną istotą naszego bytu jest chcenie czegoś, niechcenie czegoś. To mi się podoba, to mi się nie podoba, ja to lubię, ja to nie lubię, ja bym to chciał, ja bym tego nie chciał. I w ten szablon naszego myślenia i działania wchodzi też ćwiczenie duchowe. A, ja wolę sen od vipassana, albo wolę kontemplację, albo wolę tybetański buddyzm, albo wolę, bo ja wiem co. I cały czas podchodzimy do rzeczywistości poprzez szablon. Podoba mi się, nie podoba mi się, jest lepsze, jest gorsze. Dlatego weźcie jako jeden z najsłynniejszych przykładów klasycznych na temat sen polega na tej słynnej historii dwóch mnichów, którzy idą z klasztoru do klasztoru, dochodzą do brzegu rzeki. Na brzegu rzeki stoi ładna dziewczyna, jeden z nich, która boi się przejść na drugą stronę rzeki. Jeden z mnichów ją bierze na ramię, przenosi, odstawia i idzie dalej. I drugi mnich po godzinie mówi do niego: słuchaj, ty wiesz, że nam jako mnichom jest zabronione dotykanie kobiet, a ty nawet ją wziąłeś na ramię i przeniosłeś. Na to ten odpowiada: widzisz, ja ją zostawiłem godzinę temu, a ty nadal ją nosisz ze sobą. Na czym polega sen? Dla nas sen bardzo często staje się, tak jak dla tego drugiego mnicha, też sposobem podejścia do rzeczywistości. Aha, czyli ćwicząc zen, dochodząc do pewnego pułapu sen, będę robił wszystko już tylko dobrze. Dzisiaj bardzo często używamy słowa uważność. I wielu z nas myśli, że jeżeli ja ćwicząc uważność, będę uważny, będąc uważny, będę robić rzeczy dobrze. Tak wcale nie jest. Ja mogę uważnie też kogoś uderzyć. O co chodzi, nie ma nic, absolutnie nic wspólnego z naszym szablonem myślenia i działania dobrze, źle, prawdziwe, nieprawdziwe, podoba mi się, nie podoba mi się. Ten sposób działania nie jest rzeczywistością, tylko jest naszym sposobem organizacji rzeczywistości. Dzięki niej utrzymujemy uczucie: ja jestem. Dlatego jest to na przykładzie tych dwóch mnichów tak łatwe i zarazem trudne.
tak łatwe, czyli robisz to, co w tej chwili jest do zrobienia. Czyli stoi dziewczyna, boi się, jeżeli możesz, ją bierzesz, przenosisz. Okej. Okay. A to nie jest takie proste nawet. Jeżeli jest godzina 6 rano, siedzimy, jesteśmy tutaj i siedzimy. Ale w główce naszej zawsze będzie, ach, byłoby lepiej, gdyby było w 6:30, dlaczego ja tu siedzę, dlaczego robię to, a może by było lepiej inaczej to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Obojętnie, co będziemy robić, coś w główce zawsze nam stworzy alternatywę do tego. Jakąś lepszą, inną, możliwą, przyjemniejszą i tak dalej. Czyli zobaczycie, po prostu tylko będąc, że nie jest dla nas wcale takie proste, takie rzeczywiste i takie normalne być. To nie chodzi o to, że przestaniemy działać, nie idziemy do pracy. Nie, nie. Jeżeli jest praca, jeżeli musimy pracować, to pracujemy. Ale jeżeli nie musimy pracować, to moglibyśmy sobie pozwolić na luksus też po prostu bycia i nie komentowania, nie myślenia i nie całej identyfikacji z tym konglomeratem. I to nie jest takie proste. Zobaczycie, siedząc tutaj, będąc tutaj, będziemy wszędzie, ale bardzo rzadko tutaj. Będziemy w przeszłości, będziemy w przyszłości, będziemy obojętnie gdzieś, ale będąc tylko po prostu tutaj na poduszce, trudno. Dlatego ćwiczenie sen nie polega na niczym innym, jak na obecności. Nie można nawet powiedzieć, że sen jest ćwiczeniem czegoś. Sen nie jest ćwiczeniem, czy sasen nie jest ćwiczeniem obecności, ponieważ nie ma nic innego jak obecność. Inaczej mówiąc, nie ma nic innego jak teraźniejszość. Przeszłość już nie istnieje, a przyszłość jeszcze nie istnieje. Jeżeli myślisz o tym, co było, to stwarzasz na nowo przeszłość teraz i ją zamieszkujesz. Jeżeli myślisz o tym, co będzie w poniedziałek, to robisz to teraz. Poniedziałku jeszcze nie ma, a czwartku już nie ma. Dlatego, jeżeli martwisz się dzisiaj o poniedziałku, to nie martwisz się poniedziałkiem, tylko martwisz się o tym, co myślisz, że będzie w poniedziałek, ale poniedziałku jeszcze nie ma. Dlatego jest bardzo trudno dla nas rozwiązać pewne sytuacje, ponieważ one nie są realne. Ich jeszcze nie ma, albo już nie ma. Ale dzięki naszej zdolności do myślenia, dzięki naszej zdolności do pamiętania, dzięki naszej pamięci mamy możliwość stworzenia różnych pejzażów i zamieszkiwania ich. I lekka katastrofa naszego życia polega na tym, że wiemy mniej więcej, prawie że już naukowo, że nasza średnia życia powiedzmy wynosi 80 lat. Z tych 80 lat mniej więcej, jeżeli jesteśmy dobrzy, to może rok jesteśmy obecni. A tych 79 lat nas po prostu nie ma. Dlatego sasen nie jest niczym innym jak bycie obecnym. Jak to można zrobić? Jeżeli ja chcę być obecnym, to znowu wyobrażam sobie coś pod obecnością, znowu coś chciałbym zrobić, żeby być obecnym. Ale co ja mogę zrobić, jeżeli jest tylko ten moment teraźniejszy, ten moment teraźniejszy, ten moment teraźniejszy? Czyli to pytanie nie jest precyzyjne. Nie chodzi o to, żeby ja coś mógł zrobić, żeby być teraźniejszym, tylko pytanie jest być może inaczej. Co ja robię cały czas, żeby nie być teraźniejszym? Żeby nie być obecnym.
I to, co ja robię cały czas, żeby nie być obecnym, to jest przede wszystkim tworzenie poprzez myśli, obrazy, uczucia, identyfikację z tym wszystkim, pejzaży, które zamieszkuję cały czas, w których się poruszam, zamiast być obecnym tu i teraz. Czyli sasen jest niczym innym, jak przerywanie moich wędrówek w pejzażach myślowo-obrazowych. To ćwiczenie, czy to tak w cudzysłowie nazywane ćwiczeniem, jest niczym innym, jak przerywanie ucieczki od teraźniejszości. Z tego powodu, że nie ma niczego innego jak teraźniejszość. Ja jestem cały czas teraźniejszy, chyba że ucieknę. Ja jestem tu i teraz. Chyba że zamiast czuć się siedząc, a jestem w Wrocławiu, w Warszawie, obojętnie gdzie. Wczoraj, jutro i tak dalej, i tak dalej. Dlatego sasen jest ćwiczeniem i nie ćwiczeniem. Teraźniejszości nie można ćwiczyć, bo ona jest. Nie musimy jej robić, bo ona jest. Inaczej powiedziawszy, jest tylko ona. A cała reszta jest właśnie produkcją i niestety też identyfikacją naszą z wyrobami naszych psychoemocjonalnych obrazów. Ale to wszystko dzieje się tu i teraz. Czyli jesteśmy cały czas zajęci tą produkcją i identyfikujemy się z tymi wyobrażeniami, co ma swoje plusy i minusy. Ale to ćwiczenie tutaj polegałoby na ryzyku przerywania czy nieprodukcji tych obrazów, albo lepiej powiedziawszy jeszcze nie utożsamiania się z tym wszystkim. Nie więcej i nie mniej. Ty nie musisz nic robić. Właściwie przerywać się, robiąc coś. Nie więcej i nie mniej. Czyli sasen jest tym, co możemy nazwać, i tak się nazywa często w tradycji, jest naszą prawdziwą naturą, teraźniejszością, bytem, teraz. Dlatego trudność sasen polega na tym, że ono właściwie nie jest ćwiczeniem, tylko zaczynamy zawsze już końcem tego wszystkiego. My nie ćwiczymy coś, żeby któregoś dnia być obecnym, tylko jesteśmy już teraz obecni. Każdy oddech, przy którym jesteś, jest tą obecnością i tym momentem. Innego nie ma. My nie ćwiczymy coś, my ćwiczymy tylko obecność. My jesteśmy albo mniej, albo więcej obecni. Jesteśmy 2-3 sekundy obecni, 4-5, dla zaawansowanych 10, 20, 30 sekund, potem znowu jakaś identyfikacja i tak dalej. Ale my nie ćwiczymy, żeby za 10 lat być obecnym. Ty jesteś teraz obecnym, albo nigdy. Teraz, albo nigdy. Dlatego każdy moment, każdy oddech, każdy ruch jest, jak to się mówi, sasen. I jest tu i teraz. Jest obecnym i jest. Nie można ćwiczyć na zapas. Nie ma sensu. Nie można ćwiczyć, żeby kiedyś później czuć się lepiej. To nie o to chodzi. Jest wiele różnych form i terapii, i pracy z ciałem i tak dalej, inspirowanych poprzez sen i poprzez Vipassana, poprzez inne różne tradycje, z których elementy są wzięte potem do pracy nad pewnymi elementami naszej osobowości. To jest wszystko ok. Ale tutaj chodzi o czyste źródło konkretu obecności bez dodatków. Po prostu sama obecność. Czyli zapisaliście się teraz na weekend, w którym robimy nic. To jest bardzo ważne i to o to chodzi. Robisz nic i napisz sobie to nic z dużej litery. Półtorej dnia robisz świadomie nic. Nie coś po coś.
Tylko po prostu nic. I to przy pełnej świadomości. Dlatego nasz umysł, nasze wychowanie, nasze przyzwyczajenie zawsze chce coś z czegoś. Czy coś za coś, czy coś po coś. To musi mieć jakiś sens, to musi mi coś dać. Co ja mam z tym zrobić? Nie. To jest to straszne przez sen. Im więcej chcesz, im szybciej coś chcesz, im chcesz gdzieś dojść, coś mieć, tym dłużej to wszystko trwa. Ponieważ znowu cały czas konstruujesz coś, jeżeli chcesz dokądś dojść, coś mieć, coś osiągnąć, to sobie to musisz przynajmniej troszeczkę wyobrazić. Albo musisz sobie wyobrazić, że tego nie masz. Ale musisz iść przez wyobraźnię i przez ten typ podejścia do rzeczywistości, czyli pośrednie. My jesteśmy cały czas, jest w ogóle tylko obecność. I nasz brak jej odczucia i zapełnienie tej obecności różnymi obrazami, z których niektóre nam się podobają, niektóre nam się nie podobają. Identyfikacja z uczuciami. Chcemy czuć czy odczuć pewne rzeczy. Dlatego mamy porównania i wiemy, że jeżeli pojawi się ta osoba, to się czuje dobrze. Jeżeli ta zniknie, też się poczuje dobrze. Jeżeli ta zniknie i ta przyjdzie, to będzie jeszcze lepiej. I tak dalej, i tak dalej. Mamy wyobraźnię. Staramy się stworzyć świat i ułożyć ludzi i świat tak, żeby nasze uczucia były fajne. I wtedy utożsamiamy pewien typ uczuć nawet z pewnymi stanami duchowymi. Nie o to chodzi. To nie jest sen. Czy się dobrze czujesz, czy nie? Czy ci jest dobrze, czy nie? Czy przyjemnie, czy nieprzyjemnie? To wszystko jest. Dlatego ćwicząc te półtorej dnia, nie bierz niczego jako miarę rzeczywistości, bo ona jest miarą sama w sobie. Ona nawet nie jest miarą, ona po prostu jest. I zaryzykuj zostawić ją taką, jaką jest. Nie dodawaj nic, nie odejmuj nic. Nie manipuluj. Jeżeli ci jest źle, to ci jest źle. Bądź dalej, czuj coś nieprzyjemnego i siedź dalej. Parę minut później, czy parę godzin później, nagle może ci być dobrze. Nie uważaj, że teraz jesteś w niebie, czy jest to początek oświecenia. Jest po prostu inne uczucie. Ono też zniknie. Obojętnie które, czy to przyjemne, czy nieprzyjemne, przyjdzie i odejdzie. Ale ty jesteś tą platformą, ty jesteś tym, gdzie to się wszystko dzieje. Nie oczekuj czegoś konkretnego, bo ty jesteś zarazem tą przestrzenią, w której to się pojawia i znika. I zawsze się coś będzie pojawiało i zawsze coś zniknie. Nie warto czegoś trzymać, co chce odejść. Nie warto za czymś gonić, co chce odejść. Nie warto czegoś oczekiwać, co nie chce przyjść. Nie musimy. Dlatego to ćwiczenie, o które tutaj chodzi teraz i do którego dopasowany jest pewien rytuał, jest bezpośrednością. Jest obecnością. Jest teraźniejszością. Ale nie, że ja staram się być obecny. My jesteśmy po prostu. Nie można się zmusić. Bo nie ma do czego. Tak rzeczy zawsze jest. Po prostu jest. Dlatego zaryzykujcie te półtorej dnia nie robienia nic, nawet jeżeli zaczniecie czuć różne i przeróżne impulsy. Ach, bo ja musiałbym, byłoby lepiej, co by, i tak dalej. Czuj te impulsy. Nie, jak to się mówi, nie tłum twoich impulsów, ale nie przekładaj je w myśl, w obraz lub w czyn. Na tym polega cała zabawa. Możesz czuć to, co jest i pozwól sobie odczuć to, co jest,
Ale nie przekładaj tego w obraz. Nie rób znowu wiązankę myśli naokoło tego. A to są ułamki sekund. Jest jedno spojrzenie, ach, popatrz, jak ta jest, nie, z Maryja, z nią, o nie, i tak dalej. I zaraz robimy historię. I w tej historii, w każdej historii, gramy główną rolę. Obojętnie w jakiej. Czyli jesteśmy. Dlatego zaryzykujcie przerywanie siebie w każdej historii. Ja wam jeszcze dzisiaj, dla tych, którzy nie mają, dam takie klasyczne małe ćwiczenie do tego. Ale sens tego wszystkiego będzie zawsze nasza obecność. Czy ta obecność, nazwijmy tą świadomość. Jest w różnych kulturach różne słowa, ja nie wiem, jak w Polsce się tym obcuje. Ja wiem, że używamy często z niemieckim i w polskim też słowo uważność, które jest w ostatnich latach modne, ale jest troszeczkę problematyczne, ponieważ uważność jest często związana z pewnym stanem duchowej koncentracji. Czyli znowu na coś. A stan obecności nie jest skoncentrowany na coś jedynego. Jest po prostu byt. Teraźniejszość i obecność, ona nie jest sfokusowana? Sfokusowana na coś. I sasen też nie jest fokusem tylko na coś. Chociaż się tak niekiedy wydaje poprzez niektóre ćwiczenia, jak koan, czy mu, czy oddech, czy inne rzeczy. Ale to się tylko tak wydaje. Dlatego i tym chcę skończyć. Ćwiczcie nie jako biedni, tylko jako bogacze. To znaczy, my nie ćwiczymy, żeby coś osiągnąć, tylko ćwiczymy mając to już. Więcej nawet, my już tym jesteśmy. To jest bardzo duża różnica w ćwiczeniu. To jest tak, jakbyśmy szli do pracy, nie żeby zarobić pieniądze, bo już je mamy. To jest zupełnie coś innego. My zachowujemy się tak, jakbyśmy nie mieli pieniędzy i musimy zarobić i zaoszczędzić i tak dalej. Sasen właściwie polega na tym, że ktoś ci pokaże nareszcie twoje konto. Możesz doświadczyć, że masz o wiele więcej niż sobie możesz wyobrazić. Dlatego to ćwiczenie nie jest ćwiczeniem, żeby osiągnąć więcej pieniędzy. To jest ćwiczeniem odkrycia bogactwa teraźniejszości. Odkrycia. Świadomego odkrycia tego, co jest, a nie zdobycia czegoś, czego jeszcze nie ma. Dlatego zaniechajcie tego ja muszę. To jest dobre, to jest złe. Tylko to jest salto mortale naszej tożsamości zaryzykować przestania porównywania, przestania szukania, przestania myślenia o czymś innym, patrzenia się gdzie indziej, w przeszłość, w przyszłość i tak dalej. Wszystko to jest ucieczką od teraz. I dlatego nie sasen. Czy to jest bardziej po japońsku, po chińsku, po koreańsku, po jakim... To jest zupełnie obojętnie, w jaki sposób my to zmieniamy, w jaki papierek my to włożymy. To jest kwestia kulturowa, to jest kwestia tradycyjna. To ma swoje plusy i minusy, jak wiele różnych kulturowych osiągnięć. Ale jądro tego wszystkiego jest każdemu z nas. W każdym momencie. Obojętnie, czy jesteśmy tak zwani dobrzy, czy źli. W pełni osiągalne. W tym sensie sen i sasen nie jest ani chiński, ani japoński, ani buddyjski, tak jak serce klasycznej kontemplacji nie jest chrześcijańskie, katolickie, albo bo ja wiem jakie. Obecność i teraźniejszość nie jest ani religijna, ani konfesjonalna, ani filozoficzna, ani nie zależy od mi się podoba, albo mi się chce. Jest to po prostu rzeczywistość, jako obecność, jako prezencja.
jako teraźniejszość. A cała reszta jest nasza zabawa. Są nasze obłoczki, są nasze wstążeczki, które to zawijamy i tak dalej. Są nasze mapy, obrazy. Ale rzeczywistość jest rzeczywistością. I my nią jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Jesteśmy jej manifestacją krok po kroku, oddech po oddechu, moment po momencie. I dlatego nie robimy nic innego, nawet nie ćwiczymy oddechu, bo nasze ciało wie bardzo dobrze, jak się oddycha. Nasze ciało wie bardzo dobrze, jak się chodzi. Dlatego ani Kim Hin, ani Sasen nie jest ćwiczeniem, że ja teraz muszę specjalnie oddychać. Nie. Ja muszę być obecny przy oddechu, a nie specjalnie oddychać. Ja muszę być obecny przy chodzeniu, ponieważ jest obecność. A nie robienie czegoś w sposób specjalny, lepszy, bardziej wymyślony. Chodząc, im dziwniej chodzisz, nigdzie nie dojdziesz. Bo to chodzenie jest. Świadomość bycia, a nie robienie czegoś w sposób specjalny. Mimo to są pewne regułki umożliwiające i doprowadzające często i przerywające, lepiej powiedziawszy, nasze psychomentalne spacery. I o to będzie cały czas tutaj chodziło.